Gabriela Masłowska, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę, pani poseł. Jaki jest, chcecie państwo zabrać 800 milionów złotych z lasów państwowych. Jaki jest to procent budżetu państwa i jaki jest to procent deficytu budżetowego? Czy ułamek setnej czy tysięcznej części 1% uratuje budżet państwa, narażając lasy państwowe na taki chaos i na zniszczenie? Czy prawdą jest, że po przyjęciu ustawy tej właśnie wydano decyzję o wstrzymaniu wszelkiej działalności inwestycyjnej w lasach państwowych? Kiedy państwo zniszczycie lasy państwowe, to w jaki sposób rząd zabezpieczy rekompensatę dochodów samorządów, dla których dochody podatkowe w niektórych przypadkach stanowią pokaźną kwotę dochodów, wpływów budżetowych. W niektórych powiatach powierzchnia lasów to 3/4 ogólnej powierzchni danego powiatu. I skoro chcieliście państwo wydrenować pieniądze z lasów państwowych, to czy nie lepiej byłoby zmniejszyć ulgi w podatkach, które mają lasy państwowe? Wtedy pieniądze zostałyby w samorządach. Nie trzeba byłoby je przejmować do centrali i dzielić po swojemu, ale uważam, że nie byłoby wtedy funduszu wyborczego dla PO i PSL-u. Chciałam zapytać, ile dróg zbudujecie państwo z tych 800 milionów złotych? Bo według moich wyliczeń, jeżeli koszty budowy obwodnicy to jest 200 milionów złotych na kilometr, nawet zwykłej żużlówki 400 tysięcy, to może powstać po kilka metrów dróg w każdej gminie. Według jakich kryteriów będziecie rozdzielać te pieniądze? I panie ministrze, ile powstanie z tych pieniędzy zagrabionych polskim rasom dróg lokalnych? Proszę mi odpowiedzieć na to pytanie. Dziękuję.